Tradycyjnie 1 maja na ORP Błyskawica rozpoczyna się sezon turystyczny. Zasłużony okręt muzeum w okresie zimowym jest przygotowywany do sezonu, a załoga czyni wszystko, aby okręt był gotowy na przyjęcie tysięcy odwiedzających. W ubiegłym roku okręt przyjął na pokład ponad 120 tysięcy zwiedzających. Uroczystość uświetniła orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej, grupa podchorążych w historycznych mundurach z okresu powstania listopadowego oraz grupy rekonstrukcyjne Morskiego Dywizjonu Lotniczego z Pucka, a także pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej Tobie Polsko. W powietrzu unosił się zapach grochówki z kuchni polowej, do której ustawiała się długa kolejka chętnych. Stoisko rekrutacyjne przygotowała Akademia Marynarki Wojennej. Sympatyczna pani mat podchorąży drugiego rocznika z uśmiechem zachęcała do podjęcia studiów na tej uczelni wielce zasłużonej dla Marynarki Wojennej i Gdyni. Który zaraz tutaj do nas podejdzie, gospodarz jednostki. Powiem tylko... No i to jest właśnie to, o czym mówiłem. To są te elementy ceremoniału, które tu na Błyskawicy w takim pełnym wymiarze możecie Państwo obejrzeć. To był świst rapowy. Po przybyciu zastępcy dowódcy okrętu wkroczyła orkiestra i kompania podchorążych. Rozpoczął się koncert, którego fragmenty zaprezentuję w oddzielnym wideo. Uroczystość zakończyła defilada podchorążych w rytm warszawianki. Komandora podporucznika Macieja Budzińskiego, koncert. Miałem zaszczyt poprowadzić dla Państwa młodszych chorąży Paweł Śmiszek. Dziękujemy bardzo, życzymy wszystkim Państwu udanego, długiego weekendu, udanej majówki.
W dniu otwarcia sezonu wejście na okręt jest bezpłatne.